Moi drodzy, w ten cudny wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. A dzisiaj mam dla Was taką specjalną bukową miksturę, dlatego że będzie to kubek pyszności wymieszany ze szczyptą goryczy. Czyli przed nami świetna, poruszająca, jednak nie do końca doskonała powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was córka piekarza, Sary McCoy. Kończy się rok 1944, a nastoletnia córka piekarza Elsie Schmidt szykuje się na pierwszy w swoim życiu bal. Bal, na którym towarzyszyć będzie jednemu z wysoko postawionych oficerów SS. Elsie ma zostać żoną doskonałą, perfekcyjną matką, tak jak jej siostra, i po prostu stworzyć doskonały, idealny obraz niemieckiej kobiety. Jednak cały jej świat wali się na głowę i wszystko się Elsie łamie, kiedy instynktownie ratuje małego żydowskiego uciekiniera i chowa go w swoim pokoju. Elsie rodzi się współczucie, po raz pierwszy opadają maski otaczającej ją rzeczywistości i po raz pierwszy buntuje się przeciw ustrojowi Rzeszy i przeciw swojej rodzinie. 60 lat później na teksaskim pograniczu w Stanach Zjednoczonych dziennikarka Reba trafia do małej niemieckiej piekarenki u Elsie i w ten sposób przeszłość znajduje ujście w teraźniejszości, co połączy obie kobiety. Córka piekarza to historia zwyczajnej, pracującej niemieckiej rodziny w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Opowieść o buncie, o ryzyku, o poświęceniu w imię zwyczajnego człowieczeństwa. To historia współczucia, które pozwoliło zerwać wszystkie maski i dokonać właściwego wyboru. Nietuzinkowa opowieść wojenna, gdzie koszmar, gdzie kłamstwa i propaganda stanowią chleb powszedni i zawsze trzeba mieć się na baczności. W córce piekarza z przeszłości powracają rodzinne tajemnice i sekrety codzienności. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was trzy powody, dla których warto pożyć, warto poznać Elsie, czyli córkę piekarza, Sary McCoy. Po pierwsze, niemiecka codzienność. Zdobywanie żywności, ukrywanie prawdy i chowanie się za kłamstwami. Niemiecka codzienność była jednym wielkim fałszem i walką o przetrwanie dla zwyczajnych ludzi. Po drugie, siostra Elsie. Wątek Hazel jest jednym z najbardziej fascynujących w powieści. Przebywa ona w ośrodku dla młodych, rozpłodowych matek, których zadaniem jest rodzenie idealnych, doskonałych dzieci dla tysiącletniej Rzeszy. Ale do czasu. Po trzecie, wiara w człowieka. Sarah McCoy pokazuje, że człowiek jest tylko i wyłącznie człowiekiem, a to, co nas wyróżnia, to współczucie. Właśnie dzięki niemu Elsie znajduje w sobie siłę, aby się zbuntować. Piekarza to piękna, wzruszająca i poruszająca powieść przez większą część fabuły. I mam tutaj na myśli wątek wojenny, kiedy cofamy się w przeszłość Elsie. Bo tym, co jest najsłabszą częścią powieści, tym, co ciągnie całość bardzo mocno w dół, jest współczesny wątek dziennikarki Reby i jej chłopaka Rickiego. Sarah McCoy zrobiła coś, co nie jest do końca udanym pomysłem. Porównała walkę z nielegalną imigracją na pograniczu teksańsko-meksykańskim z anihilacją pełnoprawnych obywateli Rzeszy Niemieckiej. Próbowała przyrównać coś, czego przyrównać w żaden sposób się nie da i nawet współczesna nadwrażliwość nie jest w stanie tego zmienić. Uważam ten wątek za zwyczajnie nieudany i za nadużycie tematu, zupełnie niepotrzebne, które niszczy całe przesłanie tej powieści. Pomimo tego, córka piekarza Sary McCoy ma szansę zachwycić wszystkich czytelników, którzy uwielbiają dobrze napisane powieści o kobietach i o wojnie. Tutaj muszę szczerze przyznać, że Sarah McCoy dopracowała wątek historyczny do perfekcji. Wykorzystała w fabule takie elementy niemieckiej codzienności, o których albo się zapomina, albo nie wykorzystuje w ogóle w popularnej literaturze. Pomimo tych niedociągnięć, z pewnością córka piekarza jest jedną z tych powieści, obok których nie można przejść obojętnie i które zostają z nami na dłużej. I to wszystko na dziś. Za powieść raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Świat Książki, a po więcej córki piekarza koniecznie zajrzyjcie na bloga. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. A my, moi kochani, widzimy się już chyba jutro. Do zobaczenia, pa pa!